Kontynuujemy oswajanie się z równaniem stanu gazu doskonałego przy pomocy przykładów. Zaczniemy od prostego przykładu, mianowicie mamy gaz doskonały pod ciśnieniem 3 atmosfer, zamknięty w naczyniu o objętości równej 9 litrów. To jest nasze początkowe ciśnienie i początkowa objętość. A następnie na przykład przy pomocy tłoka zmniejszamy objętość do 3 litrów. I chcemy wiedzieć, jak zmieniło się ciśnienie, jeśli wszystko odbywało się w temperaturze stałej. Przy założeniu, że naczynie było szczelne, że liczba moli gazu się nie zmieniła, że cząstki nie uciekały ani nie wchodziły do naczynia. Korzystając z naszego równania stanu możemy napisać, że początkowe ciśnienie razy początkowa objętość jest równa liczbie moli gazu razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. I po sprężeniu, po zmniejszeniu objętości ponownie ciśnienie razy objętość jest równa tej samej liczbie moli gazu razy ta sama stała gazowa razy ta sama temperatura. No co z tego wynika? Z tego wynika, że ciśnienie początkowe razy objętość początkowa jest równa ciśnieniu końcowemu razy końcowa objętość. W związku z tym końcowe ciśnienie, o które pytamy, wyraża się następującym wzorem. Jeśli obie strony podzielimy przez końcową objętość, to dostaniemy tutaj, zamieniając stronami, napiszmy sobie to, co jest po tej stronie, po prawej stronie równania, napiszmy sobie po lewej. Końcowe ciśnienie to jest ciśnienie początkowe razy objętość początkowa podzielona przez objętość końcową. Obliczmy, ile to będzie dla naszych danych. No zobaczmy, mamy 3 atmosfery razy 9 litrów. A w mianowniku objętość końcowa 3 litry. Trójka z trójką się skraca, jednostki litry dzielą się przez litry i pozostaje nam 9 atmosfer. Jest to intuicyjne, że skoro w stałej temperaturze zmniejszyliśmy objętość, to cząstki mają średnio bliżej do ścianek, więc częściej w nie uderzają. Ponieważ temperatura się nie zmieniła, to robią to średnio z tą samą prędkością, ale ponieważ robią to częściej, to ciśnienie wywierane na ścianki naczynia jest odpowiednio wyższe. W większości, a właściwie we wszystkich przykładach, które rozwiązujemy tutaj, nasze naczynia z gazem są szczelne. Cząstki ani z naczynia nie wylatują, ani do niego nie przedostają. W związku z tym zawsze mamy stałą liczbę moli gazu, no a uniwersalna stała gazowa jest stałą. W związku z tym, wobec tego w naszym równaniu stanu gazu doskonałego, będziemy mieć stały czynnik N razy R. Liczba moli gazu razy uniwersalna stała gazowa. W związku z tym możemy napisać inaczej, dzieląc obie strony przez temperaturę, możemy napisać w ten sposób. Tutaj mamy nasz stały czynnik, dlatego inaczej możemy powiedzieć, że dla gazu doskonałego ciśnienie razy objętość przez temperaturę jest wielkością stałą. Czyli możemy pozmieniać wszystko, wychodząc od jakiegoś ciśnienia, jakiejś objętości i temperatury, możemy wszystkie te wielkości pozmieniać, w naszym gazie doskonałym jakoś sprężyć, rozprężyć, podgrzać, ochłodzić, ale takie wyrażenie zbudowane z tych wielkości będzie niezmienne. Zobaczmy to teraz na przykładzie. Załóżmy, że na początku mieliśmy gaz pod ciśnieniem 1 atmosfery w naczyniu o objętości 2 litrów. I w temperaturze 27 stopni Celsjusza. Następnie objętość zwiększyła się do 3 litrów. Tak na przykład gaz był w baloniku, który się rozciągnął, albo w naczyniu z zamontowanym tłokiem, który się przesunął w taki sposób, że objętość się zwiększyła. I nowa objętość wynosi teraz 3 litry. Jednocześnie ciśnienie gazu również się zwiększyło do 2 atmosfer i pytamy o temperaturę końcową. No, otóż mamy nasze prawo mówiące, że taka wielkość jest stała, czyli oznacza to, że początkowe ciśnienie razy początkowa objętość przez początkową temperaturę jest równa końcowemu ciśnieniu pomnożonemu razy końcowa objętość podzielonemu przez końcową temperaturę. Stąd, jeśli pomnożymy wszystko razy końcową temperaturę, to mamy T1V1 przez T1 razy temperatura końcowa. To się równa P2 razy V2. I teraz, jeśli
Jeszcze pomnożymy razy temperaturę początkową, to mamy T1 V1 razy T2. To się równa P2 V2 razy T1. I jeszcze, żeby mieć naszą szukaną wielkość po jednej stronie znaku równości, podzielimy przez P1 razy V1 i otrzymamy T2. Temperatura końcowa wynosi P2 przez V2 podzielone przez P1 V1 razy temperatura początkowa. Zaraz obliczymy, ile to wynosi dla naszych danych. Przy czym najpierw jeszcze trzeba pamiętać, że temperaturę musimy wyrażać w kelwinach, a nie w stopniach Celsjusza. W związku z tym musimy tą wielkość zamienić na kelwiny. No jak pamiętamy, to się równa 27 plus 273. Tak zawsze, żeby zamienić stopnie Celsjusza na kelwiny, musimy dodać wartość 273 i otrzymamy w ten sposób 300 kelwinów. Dobrze, teraz już możemy obliczyć naszą szukaną temperaturę. To będzie, tak, w liczniku mamy 2 atmosfery razy 3 litry, w mianowniku 1 atmosfera razy 2 litry i wszystko jeszcze razy 300 kelwinów. Problemu z jednostkami tutaj nie ma, bo widzimy natychmiast, że atmosfery się skracają z atmosferami, a litry z litrami i wynik będzie wyrażony w kelwinach. Poza tym wszystko tu jest bardzo proste, dwójka z dwójką się skraca, mamy ostatecznie 3 razy 300 kelwinów, to się równa 900 kelwinów. Ponownie wynik jest intuicyjny, widzimy, że pomimo tego, że zwiększyliśmy objętość naczynia, czyli tego, że cząstki mają średnio dalej do ścianek i rzadziej w nie powinny uderzać, to zwiększyło się ciśnienie. Wniosek z tego jest taki, że cząstki muszą poruszać się z większą prędkością, dlatego żeby wzrost zarówno objętości, jak i ciśnienia był możliwy, konieczne było podgrzanie gazu.